Dzień dobry, Przemysław Tychmanowicz, witam w kolejnym programie Prosto z Parkietu. Dzisiaj moim rozmówcą jest pan Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao S.A. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jarosław Fuchs odpowiada w Banku Pekao S.A. za pion bankowości prywatnej i inwestycyjnej i właśnie na ten temat będziemy dzisiaj rozmawiać. Panie prezesie, mam wrażenie, że przez lata ta działalność inwestycyjna w grupach bankowych była traktowana trochę po macoszemu. Pandemia to chyba zmieniła. Jak teraz właśnie podchodzicie do tej działalności inwestycyjnej w grupie Pekao S.A.? Czy pandemia miała zasadniczy wpływ na rozwój tego biznesu, dlatego że konsekwencją zdarzeń czy też pandemii była gwałtowna, totalna obniżka stóp procentowych. Dzisiaj te stopy wynoszą praktycznie zero. W związku z tym naturalnym kierunkiem jest to, iż nasi inwestorzy, nasi klienci zaczynają szukać alternatywy. No, lokata bankowa już nie jest rozwiązaniem, które było bardzo popularne. Tych lokat bankowych dzisiaj de facto nie ma. No i naturalną koleją rzeczy jest poszukiwanie alternatywy. Tą alternatywą z jednej strony są na przykład fundusze inwestycyjne, a z drugiej strony jest rynek kapitałowy, więc tak naprawdę dzisiaj widzimy z jednej strony powrót inwestorów, którzy kiedyś tam na tym rynku funkcjonowali lata temu, czasy Banku Śląskiego i tego typu debiutów, a mamy również bardzo dużą grupę nowych inwestorów, którzy po raz pierwszy weszli na rynek kapitałowy ze względu na to, iż no, lokata bankowa przestała istnieć, nie ma rachunków oszczędnościowych, więc szukają alternatywy, która chociażby pozwoliłaby na to, żeby w jakiś sposób zaspokoić inflację, która no, jest w miarę wysoka, no dzisiaj powiedzmy, że to jest poziom powyżej 4%, więc szuka się alternatywy do tego, żeby przynajmniej uchronić swój kapitał. No właśnie, bo przez lata to w biurach maklerskich przede wszystkim było cięcie kosztów, szukanie oszczędności, dzisiaj to jest przede wszystkim inwestowanie i rozwój? Tak, tak. No, myślę, że wszystkie instytucje finansowe, które mają w swoich strukturach, czy też poza strukturami biura maklerskie, doszły do takiego momentu, iż muszą szukać nowych możliwości. No i dzisiaj, tak jak w wypadku naszej grupy, no naturalnym kierunkiem jest to, aby postawić na biura maklerskie, które jest takim kanałem, takim oknem na świat inwestycji. Jest to miejsce, gdzie można zrealizować praktycznie każdą transakcję, można kupić każdy produkt inwestycyjny. No w ramach struktur bankowych, oczywiście wszystko zależy od tego, jaka to jest grupa bankowa, jaka to jest instytucja, ale jest to w różny sposób zorganizowane. No, niektóre instytucje mają w ramach własnych struktur jednostki, komórki, które tworzą produkty inwestycyjne, które starają się dostarczać na półkę klientowską te produkty. W wypadku naszego banku, naszej grupy, jest to biuro maklerskie, które jest fragmentem pionu bankowości prywatnej i produktów inwestycyjnych. I to jest tak naprawdę nasz silnik inwestycyjny. Silnik, gdzie tworzymy wszelakiego rodzaju produkty inwestycyjne, które potem dostarczamy do klientów. Więc u nas wygląda to w taki sposób, że jest to naturalny kierunek, aby mocno wzmocnić biuro maklerskie, aby tam uplasować wszelakiego rodzaju produkty inwestycyjne. To dla waszego biura maklerskiego oznacza ewolucję czy rewolucję? To jest rewolucja, biorąc pod uwagę to, jaką drogę to biuro przeszło. Jak pewnie pan redaktor doskonale pamięta, my pewnie jako jedna z niewielu instytucji finansowych na rynku posiadaliśmy kilka licencji na usługi maklerskie, dlatego że był to dom inwestycyjny Xelion, cały czas oczywiście jest. Był to centralny dom maklerski, było to Pekao Investment Banking, więc poprzez różne zmiany, których dokonaliśmy, tak naprawdę kumulacja wszystkich tego typu działalności w ramach biura maklerskiego spowodowała, że z różnych obszarów, w których byliśmy dotychczas, jesteśmy teraz w jednym miejscu, jeżeli chodzi o usługi inwestycyjne, usługi rynku kapitałowego, co pozwala dotrzeć do szerokiej gamy klientów, począwszy od klienta indywidualnego, poprzez spółki, z którymi współpracujemy, i klientów korporacyjnych, skończywszy na klientach instytucjonalnych. Także dzisiaj to będzie wszystko, już jest skumulowane w jednym miejscu.
co ma oczywiście wpływ na wiele obszarów, wiele aspektów, dlatego że to pozwala optymalizować pewne rzeczy. Nie powtarzamy, nie wiem, działalności back-office'owych, nie powtarzamy obszarów analitycznych. Jesteśmy w stanie zoptymalizować strukturę zatrudnienia, wykorzystujemy know-how z tych wszystkich źródeł. Także jest to, myślę, najlepsze, co mogliśmy zrobić, to znaczy w jednym miejscu skupić całą działalność inwestycyjną, całą działalność rynku kapitałowego. To jest właśnie biuro maklerskie. To wasze biuro maklerskie oczywiście działa w strukturach banku. Ten bank pomaga czy uwiera w prowadzeniu działalności maklerskiej? Absolutnie pomaga, dlatego że no, mamy świadomość tego, że dzisiaj biuro maklerskie to jest okno na świat inwestycji. To jest miejsce, gdzie my jesteśmy w stanie stworzyć wszelakiego rodzaju produkty inwestycyjne, gdzie jesteśmy w stanie nie tylko stworzyć, ale wykorzystać też współpracę z wieloma partnerami, których mamy na rynku, którzy dla nas szyją produkty inwestycyjne, którzy dla nas strukturyzują te produkty inwestycyjne i to jest naturalne miejsce. Poza tym patrząc na potencjał biura maklerskiego, no nie możemy zapomnieć o potencjale banku. Z drugiej strony patrząc na potencjał banku, nie możemy zapomnieć o potencjale biura maklerskiego. To są jakby dwa ciała, które wzajemnie, znaczy nie są w stanie bez siebie egzystować, ja to tak oceniam, dlatego że ja nie będę w stanie zaspokoić wszystkich oczekiwań i potrzeb klienta, który jest tylko i wyłącznie w banku, ponieważ gdzieś tam ta gama produktów, tu mówię oczywiście o części inwestycyjnej i będzie w pewien sposób ograniczona, ponieważ nie wszystkie produkty, a tak naprawdę patrząc na to z drugiej strony, gro produktów, które chcemy dla naszych klientów mieć i im je udostępniać, to są produkty, które się wiążą bezpośrednio z rynkiem kapitałowym. Więc naturalną koleją rzeczy jest to, że jeżeli my chcemy rozszerzać tą część inwestycyjną, musimy mieć biuro maklerskie. Każdy klient powinien mieć rachunek maklerski, tak aby móc korzystać w pełni z tych możliwości, które mu ten rachunek maklerski i biuro maklerskie, co za tym idzie, my jako grupa dajemy. A z drugiej strony, patrząc na biuro maklerskie, no mamy dzisiaj powiedzmy tam ponad 180 tysięcy rachunków, prawda, a mamy 5,5 miliona klientów, więc potencjał, który dzisiaj jest z punktu widzenia biura maklerskiego, patrząc na banki, jest gigantyczny i chyba patrząc, mówiąc szczerze, nie do końca jeszcze jest wykorzystany. No, moją ambicją jest to, aby każdy klient banku miał rachunek maklerski. Oczywiście ci klienci są różni, przepraszam, bo patrząc chociażby poprzez segmenty, ponad 50% klientów bankowości prywatnej posiada rachunek maklerski i korzysta z tego rachunku maklerskiego. W segmencie affluent to jest troszeczkę niżej, bo to jest powyżej 30%. A w skali całego banku, jak popatrzymy, no to jest niecałe 4%. I tutaj doskonale widać, jakie są możliwości i jakie szanse daje dla biura maklerskiego to, że jest w strukturach banku, ponieważ ma de facto dostęp do potężnej grupy klientów, których może nasycić produktami inwestycyjnymi, które może wyposażyć w narzędzia, dać tym klientom możliwości, których dotychczas nie korzystali. Ale czy klienci banku są gotowi na to, żeby faktycznie korzystać z produktów inwestycyjnych, które jednak przecież też wiążą się z ryzykiem? Tak, tak. To znaczy oczywiście kluczowe jest to, aby ocenić profil danego klienta. No, żyjemy w takim środowisku i otoczeniu, które poprzez pewne regulacyjne kwestie wymusza na nas ocenę każdego klienta. Do tego dokonanie oceny adekwatności, sprawdzenie, czy dany klient ma apetyt duży na ryzyko średni, czy też jest klientem absolutnie konserwatywnym i nie jest w stanie zaakceptować żadnego ryzyka. I te narzędzia pozwalają na to, żeby tych klientów poszegregować w pewne obszary. Z drugiej strony jest grupa klientów bardzo, bardzo otwartych na ryzyko. To są oczywiście głównie klienci bankowości prywatnej, bo to są klienci najlepiej wyedukowani, mający dostęp do największej ilości informacji. No też jakby model pracy, który u nas funkcjonuje, powoduje to, że bankier, który dany klient bankowości prywatnej jest opiekunem tego klienta, no ma dostęp do szeregu ilości informacji, zasobów, które jest w stanie temu klientowi przekazać, aby klient mógł samodzielnie, posiadając pełną wiedzę, móc podejmować decyzje inwestycyjne. W związku z tym ta otwartość na ryzyka u tych klientów jest oczywiście znacznie większa. Oczywiście są inne rozwiązania,
które są dedykowane dla klientów, którzy mają mniejszy apetyt na ryzyko. Oczywiście jest również grupa klientów, tak jak wspomniałem wcześniej, absolutnie konserwatywnych. I tutaj jest duże wyzwanie, aby coś przygotować, coś uszyć dla tego klienta, co zaspokoi jego ambicje i potrzeby, a także będzie dostosowane do regulacji, w których dany klient funkcjonuje. Mamy zarysowany taki ogólny plan działań, ale panie prezesie, teraz kawa na ławę. Czego konkretnie można się spodziewać po biurze maklerskim Pekao S.A. w kolejnych miesiącach? Powiem tak, no, na pewno jesteśmy po bardzo dużym procesie jakby kumulowania tych wszystkich obszarów, wszystkich biznesów, które były w ramach grupy i to traktuję jako taki punkt wyjściowy, bo jak Państwo wiecie, udało nam się zamknąć proces integracji Centralnego Domu Maklerskiego w struktury biura maklerskiego, więc mamy tak naprawdę jedno miejsce, gdzie ci wszyscy klienci są. Kluczowe dzisiaj dla tych wszystkich klientów jest, jakby są zdalne kanały obsługi, no bo świat się zmienia, rynek się zmienia no i nie jesteśmy w stanie zaspokoić oczekiwań i potrzeb tych klientów, bazując na starym modelu. Ten stary model w jakiś sposób jest miks pokazany tego starego modelu z nowoczesnością w strukturach bankowości prywatnej, dlatego że tamta bieżąca obsługa bankiera jest kluczowa, a digitalizacja daje tak naprawdę narzędzia do tej bieżącej obsługi. Natomiast no, trzeba patrzeć troszeczkę szerzej, więc digitalizacja wszelakiego rodzaju procesów, patrząc jakby od strony wewnętrznej, czyli upraszczanie tych procesów, powoduje to, że te procesy się wydarzają dużo szybciej, dużo sprawniej, jest mało błędów, dlatego że jak pewnie Państwo wiecie, największym bolączką wszelakiego rodzaju organizacji jest czynnik ludzki, który ten błąd popełni. Maszyna się nie myli. Maszyna może być źle zaprogramowana. W związku z tym kluczowe moim zdaniem jest digitalizacja i cyfryzacja procesów i umożliwienie klientom przedstawienie klientom zdalnych kanałów i oczywiście takim zdalnym kanałem jest również contact center, czyli klasyczny kontakt telefoniczny, ale my musimy patrzeć dalej. I dla nas jest kluczowe to, aby był w pełni każda transakcja, każda operacja, która jest prowadzona w biurze maklerskim, oczywiście też w banku, bo to jest gdzieś tam wpisane w naszą strategię, ma być cyfrowa, ma być digitalizowana. Każdy proces i każda transakcja, którą chce klient wykonać. I to nie jest kwestia fanaberii naszej, tylko to jest wymóg, który stawia przed nami rynek, wymóg, który stawiają przed nami nowe pokolenia, bo coraz więcej młodych ludzi wchodzi w świat biznesu, świat bankowości, w świat biznesu maklerskiego. I ci wszyscy młodzi ludzie oczekują nie wsparcia osoby, człowieka, tylko oczekują fantastycznej aplikacji i wszystkiego, co można kupić na rynku w tej właśnie aplikacji. U nas takim jakby obszarem rozwoju, też kierunkiem, który wybraliśmy, jest oczywiście aplikacja POPay, która, ja to powtarzam wielokrotnie, że to ma być okno na świat inwestycji naszych klientów, bo taki młody człowiek dzisiaj, dla niego bank, dla niego biuro maklerskie, dla niego instytucja finansowa, to jest ekran telefonu. I tam w tym ekranie telefonu musi być wszystko to, czego on oczekuje, wszystko to, co jest mu potrzebne. I tak naprawdę tam powinno być zawarte wszystko, co każda instytucja finansowa ma na półce. Tak, by on nie musiał szukać gdzie indziej, nie musiał szukać alternatywy. Ale mówię i tutaj mówię tak, po pierwsze o transakcyjności, czyli umożliwienie realizacji jakiejkolwiek transakcji poprzez telefon, ale też dostęp do informacji, dostęp do analiz, dostęp do różnego rodzaju opracowań, które pozwolą mu podejmować te decyzje. Bo oczywiście każdy ma jakiś swoje view na obszar inwestycji, wie, w co by chciał inwestować, gdzie by się chciał poruszać, ale do tego oczywiście to musi być wszystko wsparte wiedzą, a ta wiedza jest rozproszona po rynku dzisiaj. Rolą naszą jest to, aby tą wiedzę zbierać i przekazywać naszym klientom, aby ułatwić im podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Także digitalizacja i cyfryzacja, absolutnie tak. Czyli co, koniec tradycyjnej brokerki? Nie, myślę, że nie, tylko ta tradycyjna brokerka się zmieni, bo oczywiście są grupy klientów i to często są ci najwięksi klienci, którzy jednak te relacje z maklerem są gdzieś tam w DNA, prawda, gdzie potrzebują porozmawiać, potrzebują się wymienić swoje uwagi, poglądy, swoje view na rynek, też posłuchać to, co makler, który jest blisko rynku, ma do powiedzenia co do trendów, co do kierunków, w którym ten rynek zmierza.
Więc na pewno ten makler gdzieś tam w formule przez jakiś czas jeszcze będzie funkcjonował. Natomiast biorąc pod uwagę skalę, to absolutnie raczej maszyna, raczej oprogramowanie, raczej aplikacja, która będzie wspierać i pomagać klienta w tej aktywności. I tutaj znowu popowiem o tym w aspekcie segmentów. No. Klient private'owy to jest klient, gdzie obok siebie ma bankiera i ta taka tradycyjny private banking jeszcze pewnie przez lata będzie funkcjonował, gdzie będzie bankier, ale ten bankier musi umożliwić klientowi działanie tak naprawdę z każdego obszaru na ziemi. To nie jest tak, że klient musi być w Warszawie, w Krakowie, w Polsce, może być za granicą, może być po drugiej stronie półkuli i ma mieć możliwość realizacji transakcji. Naszą rolą jest to, aby to dostarczyć. Oczywiście inny jest klient afluentowy, inny jest klient mass marketowy, gdzie tutaj jakby działa bardziej efekt skali, aczkolwiek taki klient jest równie ważny i dla nas jest równie ważne, aby on miał dostęp do pełnej informacji, aby mógł podejmować samodzielnie decyzje. Ale patrząc na te inne segmenty, na pewno możemy patrzeć bardziej w kategoriach czy robodoradztwa, czy robomaklerki, czyli bardziej automatycznych procesów, które gdzieś tam będą przeprowadzane, ale tak jak wspomniałem, ten klient również ma mieć dostęp do informacji. Jeżeli będzie potrzebował się skonsultować z człowiekiem, z maklerem, to ta możliwość ma również mu być dana. Powoli będziemy zmierzać już do końca, ale na koniec chciałbym jeszcze poruszyć jeden wątek. Bardzo często mówi Pan tutaj o analizach, o informacjach. Co to oznacza w przypadku Waszego biura maklerskiego? Ostatnio chociażby na łamach parkietu pisaliśmy, że planujecie wzmocnienie w biurze analiz. Czego można się spodziewać? Znaczy, tutaj na pewno będzie duża ewolucja, bo przyglądaliśmy się temu biuro analiz naszego biura maklerskiego i dotychczas było to około 7 osób, które zajmowały się analizami w różnych segmentach. Nie wszystkie segmenty były obsadzone. Nie mieliśmy obsadzonego segmentu gamingowego, nie mieliśmy retailowego. Stwierdziliśmy, że kluczowe jest to, aby bardzo wzmocnić. I to jest po pierwsze większa ilość osób, ale to też jest wymiana jakościowa. Tu się nie ma co oszukiwać. Chodziło nam o to, aby dobrać taki zespół ludzi, który będzie się wyróżniał na rynku. Gdzieś tam głównym założeniem było to, aby to były osoby, które we wszystkich rankingach i zestawieniach plasują się w topowej piątce analityków w poszczególnych segmentach. I taki zespół nam się udało stworzyć. Od 1 sierpnia będzie to zupełnie nowy zespół. Ja bym dzisiaj nie chciał mówić o nazwiskach, bo myślę, że to już zostały tak naprawdę 2 tygodnie. Będziemy mogli się pochwalić, kto do nas dołączył, jak żeśmy wzmocnili ten zespół, w których obszarach. Także na pewno ewolucja, no bo to jest bardzo ważne. Jednak rynek, klienci oceniają, biuro maklerskie oceniają instytucje poprzez jakość osób, które reprezentują tą instytucję, chociażby w obszarze analiz, który no jest kluczowy, no bo jednak te analizy gdzieś tam służą do podejmowania decyzji, jeżeli one są dobrze przygotowane, jeżeli one są adekwatne i potem się sprawdzają i są sukcesy, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji inwestycyjnych, no to dana instytucja jest znacznie lepiej oceniana. Także ewolucja niewątpliwie, duża zmiana jakościowa. Również jeżeli chodzi o zespół ilościowo, bo to będzie docelowo 12 osób. Także po 1 sierpnia z przyjemnością Państwa poinformuję o tych zmianach. Czy nie potwierdzi Pan jeszcze, że Tomasz Duda, jeden z najlepszych analityków ostatnich lat, dołączy do BNP Paribas SA? Proszę mi dać szansę i poczekać jeszcze te 2 tygodnie. Powiem, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. I tutaj stawiamy kropkę. Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao SA, był moim Państwa gościem. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo również dziękuję, kłaniam się nisko i życzę wszystkiego dobrego. Do widzenia. Ja oczywiście przypominam, że kolejny program prosto z parkietu jutro o godzinie 12.